Staw Gromowej wygrał Radom jako cel naszej podróży, jednak sięgnęliśmy trochę dalej i wylądowaliśmy na Sri Lance. Sri Lanka. Thank you. Rupia lankijska, proszę państwa. Jedna rupia lankijska. 11, to jest dziwne. 1 zł to około 46. Moje bilety to gol, czyli galle po polskiemu. Takie oto bileciki. Where should we go? Płaciliśmy 360, czyli na główkę 180, czyli kilka złotych? Jakieś 3 złote. A jedziemy jakieś 2 godzinki, więc całkiem spoko, bilecik jak ZTM Enoski numer 5. Okay, thank you. Wygląda jak w Hogwardzie. Jak na Główna Wrocław. Nie, Hogwardzie. Trzymaj się. Cały czas? Tak. Żeby gadać? O nie. Cześć, mogę was teraz oficjalnie już powitać z Colombo. Znajduję się teraz na dworcu Colombo Fort i udaję się do Gol. Piszę się Gareth, to jest to na samym południu Sri Lanki. Przyleciałam wczoraj około godziny 13 i wiedziałam, że długo w Colombo nie zabawię. Wiele osób mówi, że w ogóle Colombo można olać, nie jechać tam i po prostu cisnąć dalej. I ja chciałam zobaczyć, jak wygląda miasto. Oczywiście opinie jest to prawdziwe, miasto nie jest zbyt piękne, ale warto się przejść. Dzisiaj już uderzam pociągiem. Jak wiecie, Sri Lanka jest popularna z tego, że jeździ się tutaj pociągami, jeździ się drugą lub trzecią trasą i jeździ się bardzo wolno. Odległości nie są duże, ale czasu to zajmuje sporo. Nasza podróż nie jest teraz aż tak długa, bo będziemy jechać tylko 2 godziny, przynajmniej tak mówi rozkład jazdy. Zobaczymy. Jedzie. Tuf, tuf. Dosłownie. Kurami, tak? Weź to dalej. Okay. Dobrze. Lecimy sobie z Colombo do Gol. To jest druga klasa. Tak to wygląda, że właśnie straciliśmy dwóch pasażerów, którzy jeszcze podróżowali tutaj na tym schodku. Też jest miejsce. My mamy przewiedne, świetne miejsce w korytarzy, wygodne siedzenia z nasze plecami, miejsce siedzące, stojące. Możemy sobie wybrać, jesteśmy naprawdę szczęśliwcami. Z drugiej strony widać ocean. Za chwilę będzie widać ocean. O! Musicie uwierzyć, że tam jest ocean. Cała droga to pewnie jakieś 80 km, które się jedzie jakieś 3 godziny. To nie ma się co spieszyć. Maszeruję uliczkami Gol. Teraz dojdziemy do fortu holenderskiego, chociaż wybudowali go najpierw Portugalczycy. Musicie wiedzieć, że fort w Gol to jest pierwszy port, do którego przypłynęli w 1505 Portugalczycy. Przypłynęli sobie, ulepili fort, ale z drewna i z gliny. I jak w XVII wieku przyjechali Holendrzy, przypłynęli,
wykorzyli Portugalczyków, to dopiero wtedy zbudowali ten fort z cegły, z kamienia. Teraz zobaczycie, jak to wygląda. Tak. Też jakiś śmieszny tuk-tuk słoni. Zaraz wylądujemy na plaży. Zobaczcie, co się dzieje tutaj po drugiej stronie muru. Nic. No nie, bo tam była plaża. Teraz ja będę blogerem. A jednak tutaj jest przejście przez ten mur. I widzicie, tutaj znajduje się latarnia. Tam dalej znajduje się też coś. No, może moniczką, podróżniczką nie jestem, ale też wam dobrze opowiem. Tutaj najsłynniejsza plaża na Sri Lance. Mnóstwo osób, tysiące osób się tu kąpie. Sami zobaczcie. O tak. Tak, widzicie tę piękną wodę, widzicie te piękne skałki, widzicie te piękne fale, orzeźwiające. To byłem ja, wasz Rogerek Podróżniczek. Czy Moniczka Podróżniczka chce coś powiedzieć na temat tego kościółka? Nie. Nie. Mój to jest kościół, holenderski reformowalny kościół w Gale, zwany Gol. Tak, tak, to jest właśnie ślad po tym, jak tutaj wjechali w XVII wieku Holendrzy. Na szczęście... Pszło jakimś XVII wieku. Dobrze się wie. Tu jestem. Kamera. Znalazła mnie. Za mną mało profesjonalne, ale zawsze boisko do krykieta, bo krykiet, jak już zauważyłam, chociaż jestem tu dopiero drugi dzień, jest to chyba narodowy sport tutaj na Sri Lance. Co ciekawe, tutaj w Gale znajduje się narodowy, oficjalny stadion do krykieta, który oficjalnym stał się w 1929 roku, ale w 2004, kiedy tutaj nawiedziło Sri Lankę tsunami, ten stadion został zniszczony, a na jego powierzchni pomieszkiwali ludzie, którzy stracili domy. I ta powierzchnia, nawierzchnia boiska była, służyła też jako lądowisko dla helikopterów, które przebywały tutaj z pomocą humanitarną. Więc takie nawiązanie do krykieta.